Przeciwwskazania do zabiegu podstawowe, jak w medycynie estetycznej zawsze, czyli nierealistyczne oczekiwania pacjenta w kwestii efektów, jakie możemy osiągnąć. Źle kontrolowane choroby przewlekłe. Bezczasowym przeciwwskazaniem są wszelkie infekcje, ciąża i okres karmienia piersią, a także infekcje w obrębie skóry, która ma być poddana zabiegowi. Przestrzegam, 2 tygodnie po wizycie u stomatologa nie robimy zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, które zawierają usieciowany kwas hialuronowy, czyli m.in. profilio. Nie robimy też tych zabiegów u osób w trakcie chemioterapii i radioterapii.